Hej, nazywam się Magda Tomalak, witam na moim kanale Zodiakalne Wodniki. Zobaczymy dzisiaj, co czeka Was w listopadzie 2022. I przy okazji mam dla Was niespodziankę. Z okazji Halloween możecie zamówić 3 dania indywidualne w promocyjnej cenie, czyli ze zniżką 50%. Promocja trwa od dzisiaj do 31 października włącznie i obejmuje wszystkie czytania indywidualne, zarówno te 20- i 30-minutowe w formie nagrania, jak i to godzinne w formie spotkania online. I w opisie poniżej znajdziecie link do mojej strony, na której możecie zamówić swoje czytanie. A teraz zobaczymy, co czeka wodniki w listopadzie 2022. Mamy kartę Wisielec, Księżyc i Kochankowie. Czyli jeżeli jesteś w jakiejś relacji, w której utknęłaś, utknąłeś, od jakiegoś czasu może próbujesz się z niej uwolnić, to prawdopodobnie uda Ci się znaleźć jakieś inne spojrzenie na tę sytuację, spojrzeć z innej perspektywy, może uleczyć jakieś rany emocjonalne, które jeszcze trzymały Cię przy tej relacji, w tej relacji, przy tej osobie. I ewentualnie no, albo rozstać się z tą osobą, albo jeżeli to jest rzeczywiście jakaś no, poważna relacja, z której nie chcesz się uwalniać, jakby z osobą, z którą nie chcesz się rozstawać, to prawdopodobnie uda Wam się znaleźć jakieś rozwiązanie do no, nie wiem, Waszych problemów, Waszych konfliktów. I to samo, znaczy to samo, albo no, w zależności od tego, jak to się u Was, u każdej konkretnej osoby zamanifestuje, może to też dotyczyć na przykład relacji w formie pracy, tak? Czyli na przykład jestem w pracy, w której już nie chcę być, a nie potrafię się z niej uwolnić, coś mnie jeszcze powstrzymuje, nie mam odwagi, żeby znaleźć nową pracę, no to teraz może być taka energia właśnie, która Cię uwolni z tej pracy, albo w jakiś sposób pomoże zmienić Twoje nastawienie, Twoją perspektywę i to też może jakby poprawić no, to, jak się czujesz w tym miejscu, w którym jesteś, czy w jakiejś relacji. Okej, dobra. No to zobaczmy, co mamy dalej. As monet, czyli właśnie jakiś nowy początek. Okej. Karta Kapłanka i Królowa Kielichów, czyli zdecydowanie czuję, że ta nowa perspektywa, nowe nastawienie, może jakieś, to będzie jakieś nowe narzędzie do pracy z czymś, ze sobą, z emocjami, jakieś nowe narzędzie rozwiązywania konfliktów, może to będzie jakaś nowa książka, jakaś nowa osoba, czy rozmowa z jakąś znaną osobą, która wniesie dużo, no, dużo jakieś, znaczy pomoże Ci spojrzeć tak z innej perspektywy na tą Twoją daną sytuację. I to właśnie spowoduje raz, że no, rozpocznie się jakby nowy cykl w tej relacji, czy nowy cykl właśnie w związku z Twoją pracą, z Twoją karierą, ale też dużo nowej pasji, tak? Czyli ten powiew świeżości przyniesie ze sobą też dużo radości, no, dużo takiej nowej, takiej fascynacji tym, co robisz, czy tym, z kim jesteś, czy z kim będziesz. Może to będzie też nowa osoba jednocześnie, może to będzie taka duża zmiana w Tobie, że znajdziesz nową osobę i to nie będzie ktoś, kto jakby będzie się wpasowywał w ten sam cykl, w te same cechy charakteru, na przykład, czy zachowanie, które mieli Twoi partnerzy, czy Twoje miejsca pracy do tej pory, tylko no, ta zmiana w Tobie sprawi, że będziesz przyciągać zupełnie nowe sytuacje, nowe osoby do siebie. Dobra, to zobaczmy, co tam w finansach, w karierze, w pracy. Mamy Król Mieczy, Dziesiątka Buław i As Buław. To tutaj wygląda mi właśnie na zmianę pracy, na zmianę kariery, odcięcie się od jakiegoś miejsca, właśnie taką jakby przeprowadzkę. Ta karta mi się zawsze kojarzy z przeprowadzką, no ale że mówimy o karierze, to jakby
no, zabranie siebie, swoich jakichś tam rzeczy z jednego miejsca i przeniesienie do drugiego. I że mamy tutaj ten as buław, to czuję zdecydowanie, że to nowe miejsce, w którym się znajdziesz, nowa ścieżka kariery, czy nawet może to być ta sama firma, ale na przykład nowe obowiązki, może tak się z szefem dogadasz, że chcesz robić coś nowego, zmienisz dział, czy, no, czy może obierzesz nawet nową ścieżkę kariery, to może niekoniecznie będzie od razu taka zmiana z dnia na dzień, ale po prostu no, dogadasz się, że chcesz na przykład iść inną ścieżką niż szłaś, czy szedłeś do tej pory, i to będzie coś, co będzie Ci właśnie sprawiać dużo pasji, będzie dużo bardziej z Tobą rezonować, dużo bardziej no, sprawiać Ci więcej satysfakcji i będziesz czuć się, że jesteś na swoim miejscu. I też widzę właśnie, patrząc na tego Króla Mieczy, że te zmiany, które tutaj nastąpią, to też będzie, to nie będzie tylko taka powierzchowna zmiana, że porozmawiasz z szefem, pokręcisz nosem, że nie jesteś zadowolona z tego i szef Ci zaproponuje coś innego, czy zmienisz pracę, po prostu zmienisz firmę, ale na drugą taką samą, tylko to będzie już jakaś taka zmiana w Tobie, gdzie zaczniesz zdecydowanie bardziej stawiać jakieś swoje granice, nabierzesz sam czy sama do siebie większego szacunku, a przez to inni ludzie będą Cię bardziej szanowani, Ciebie i Twoje zdanie. Też będziesz mieć więcej takiej determinacji, więcej takiej motywacji, żeby jakby realizować swoje plany, swoje marzenia, swoje pasje, więcej takiej odwagi do działania, żeby iść w kierunku tego, co jest dla Ciebie ważne, a nie dla tego, co jest dostępne. Czyli nie na zasadzie biorę pracę, w której dobrze płacą, ale albo nie wiem, pierwszą lepszą, bo po prostu jest i tam nie chcą, tylko szukam takiej pracy i szukam takiego zajęcia, które daje mi satysfakcję, bo wiem, że na to zasługuję, wiem, że mam umiejętności, mam zasoby, mam doświadczenie w takim danym kierunku, który mnie interesuje i w tą stronę chcę iść. Jakby nie zgadzam się, jakby nie przyjmuję niczego, co jest jakby poniżej moich kwalifikacji, tylko dlatego, że to jest akurat teraz dostępne. Okay. Dobra, zobaczmy w takim razie w relacjach, w miłości. Dziewiątka buław, piątka mieczy. I dwójka buław. Okej, czyli tutaj czuję jeszcze dużo wątpliwości, dużo takiego zdystansowania do albo jakiejś konkretnej osoby, albo do miłości ogólnie, albo do może jakichś relacji ogólnie do ludzi, z którymi przebywasz na co dzień. Dużo jakichś takich nieporozumień, dużo takiego zastanawiania się, kim ja jestem, czego ja chcę, w jaki sposób ja chcę, żeby mnie ludzie, moi bliscy odbierali. I też właśnie, i to jednocześnie właśnie wywoła takie zastanawianie się, jakby szukanie siebie, szukanie tego, kim ja chcę być, jakby taka próba odnajdywania właśnie tego, kim jestem tak naprawdę, czy to, jak do tej pory zachowuję się, zachowywałam się, czy to w bliskich, takich partnerskich relacjach, czy przy znajomych, przy rodzinie, czy to rzeczywiście jestem ja, czy to było spowodowane czymś, jakimiś nawykami, wychowaniem przez moją rodzinę, czy przez nauczycieli, gdzieś to, czego, przez jakieś moje doświadczenia w dzieciństwie, czyli takie szukanie właśnie siebie, tego autentycznego ja, takie zastanawianie się właśnie, na ile ja tak naprawdę jestem sobą, byłam sobą do tej pory, a na ile nie. I w takim razie, jeżeli nie, no to czym jest to moje autentyczne ja? Jak by to wyglądało, jak ja bym się zachowywała, gdybym rzeczywiście pozwolił sobie być w 100% sobą w towarzystwie innych. Bardzo fajna energia. Dużo takiego, jak patrzę na te karty, tak wygląda właśnie, jak dużo takich nieporozumień, dużo jakiejś takiej trudnej, ciężkiej energii, ale to jest bardzo
taka przełomowy moment. Nawet jak patrzę tutaj teraz na tego Wisielca, to co mówiłam na początku, że coś, co pomoże Ci zmienić perspektywę. I tutaj mówiłam o jakiejś konkretnej relacji, ale wygląda mi na to, że to będzie taka zmiana siebie, taka wewnętrzna zmiana właśnie podejścia w ogóle do siebie samego. A za tym idzie właśnie podejście, jakby zachowywanie się, jakby prezentowanie siebie innym w różnych relacjach. Ale no tutaj jakaś zmiana będzie właśnie takie szukanie tego swojego prawdziwego ja. Nawet tutaj patrząc na ten księżyc, który jest tutaj odbity w tej tafli wody, to jest taka jakby iluzja, tak? No ten księżyc odbity na wodzie, no to nie jest prawdziwy księżyc, tutaj jest ten prawdziwy. I tak jak mamy tutaj tego, nie wiem, to jest jakiś raczek czy coś innego, który wychodzi z wody, to tak jak Ty byś wychodziła z tej iluzji, którą sam wokół siebie stworzyłaś. I to nie chodzi mi tutaj o jakieś narcystyczne, że specjalnie kreujesz inny obraz siebie, tylko, no wiecie, to są te takie, to co nam się narzuca zawsze w dzieciństwie. Bądź grzeczną dziewczynką, nie wolno Ci się złościć, jesteś chłopcem, to nie wolno Ci płakać, tak? Czyli sami, znaczy nawet sami czy nie sami, no nasze otoczenie nakłada na nas pewne plakietki, pewne szufladki nas wpakowuje i to jest właśnie ta iluzja, którą my później żyjemy, tak? I teraz właśnie czuję, że tutaj zacznie się pewien proces u Ciebie szukania tego, kim ja tak naprawdę jestem, tak? Co jest tym moim prawdziwym światłem, a nie tylko odbitym, trochę zniekształconym ja, które powstało w wyniku wychowania, powstało w wyniku jakichś różnych doświadczeń w ciągu życia. Dobra, zobaczmy, co będzie największym wyzwaniem. Paś mieczy, okej. Czyli tak jak mówiłam, to jest, rozpoczniesz teraz taki duży proces, dużej zmiany, przejścia od starego ja do nowego ja, od tego, w jaki sposób tworzyłam relacje, do tego, jak teraz będę te relacje tworzyć, więc już sam ten proces będzie dużym wyzwaniem dla Ciebie. Będzie dużo, wiecie, dużo takich przekonań na temat siebie, które trzeba zostawić za sobą, które trzeba najpierw je zauważyć, później zakwestionować, i później prawdopodobnie zostawić za sobą, odrzucić po prostu. No, część rzeczy weźmiemy ze sobą, bo część nadal nam służy. Część takich przekonań, które gdzieś ktoś nam wpoił, a w co po prostu na ślepo uwierzyliśmy. No ale część będziemy musieli zostawić i to też nie jest łatwe jakby porzucić tak naprawdę, no, część siebie. I tak, i nie. No, część coś, co uważaliśmy za siebie, tak? Coś, co uważaliśmy, coś, co było właśnie taką iluzją, no ale myśleliśmy, że to jestem ja. Czyli czasami na przykład rodzice mówią, bo ty jesteś nieśmiała. I później idziemy przez całe życie i zawsze wierzymy w to, że jestem nieśmiała i wszystkim ludziom, których spotykamy, mówimy, że jestem nieśmiała. Dopóki nie zatrzymamy się, nie zastanowimy się nad tym, nie poczujemy, czy tak rzeczywiście jest, czy nie, nie zakwestionujemy takiego przekonania. No i czasami rzeczywiście będzie coś takiego się zgadzać, ale bardzo często nie. Nawet ja tak miałam właśnie taki przykład i też sobie zdałam sprawę, że wcale nie jestem nieśmiała, że wręcz przeciwnie, jestem odważna i często wychodzę do jakby poza swoją strefę komfortu, w kontaktach z ludźmi tak samo jestem odważna i łatwo nowe znajomości nawiązuję. No ale przez długie, długie lata miałam w sobie takie przekonanie, że jestem nieśmiała, które ograniczało mnie w dużym stopniu. I to też nie było łatwo jakby to zostawić, tak? Porzucić to, nawet przyjrzeć się temu, zakwestionować to pytanie i przestać w to wierzyć. Więc tutaj widzę, że to będzie takim dużym wyzwaniem, przeanalizowanie samej siebie, samego siebie, a przynajmniej początek, bo to nie jest raczej taki proces, który w ciągu miesiąca zrobimy, bo tego jest bardzo dużo i to będzie trwało, ale może właśnie poznasz jakieś narzędzie, przeczytasz jakąś książkę, która będzie o tym mówić, czy o czymś takim mniej więcej, które, czy osoba może jakaś, czy może nawet teraz to czytanie, tak jak ja o tym mówię, może to skłoni Cię do zastanowienia się nad tym tematem i to będzie jakby początek właśnie tego przejścia od tego starego ja do tego nowego ja, co właśnie no, jest w pewnym stopniu wyzwaniem, ale
zdecydowanie jest to warte, warte podjęcia działanie. A co będzie Twoim wsparciem? Król monet. Myślę, że jedną z takich rzeczy będzie zastanowienie się nad swoimi wartościami, nad tym, co, jakie ty wartości osobiście wyznajesz. Może to będzie takim punktem wyjścia do zakwestionowania właśnie tego, co ktoś ci wmówił na twój temat, a tego, co tak naprawdę wierzysz, co jest dla ciebie ważne. Też patrząc na tę kartę, mam takie przeczucie, że jakby pomocna będzie jakaś osoba, której możesz ufać, może to być jakiś przyjaciel, który ma duże doświadczenie, może to być jakiś terapeuta, coach, może to być jakiś dobry znajomy, może to być rodzic czasami, który jest rzeczywiście wspierający, który potrafi być takim oparciem dla ciebie, kto potrafi cię przeprowadzić przez taki proces albo wesprzeć przynajmniej w takim procesie, ktoś, kto jest obiektywny i jakby nie będzie oceniał tego, przez co przechodzisz, nie będzie ci mówił czasami tak ludzie jakby zupełnie nieświadomie powtarzają, jak jeszcze utrzymują nas właśnie w tych przekonaniach, czyli powtarzają to samo, jakby wmawiają nam jeszcze to samo, z czego my chcemy wyjść. Czyli zamiast, jeżeli komuś powiesz, że zastanawiasz się nad tym, czy jesteś nieśmiała, czy nieśmiała, to ktoś machnie ręką, powie, przecież zawsze mówisz, że jesteś nieśmiała i skończy temat, tak? Czyli właśnie o taką osobę mi tutaj nie chodzi. Chodzi mi o kogoś, kto będzie potrafił przejść z Tobą też przez ten proces i pomóc Ci nawet zakwestionować, zastanowić się nad tym, nad czym Ty się zastanawiasz teraz. No i oczywiście to może być formy nawet kanału jakiegoś na YouTubie, bo czasami nie mamy w swoim towarzystwie takich osób, więc może to być, czy książka, tak jak mówię, coś z zewnątrz, jakieś wsparcie z zewnątrz, tak? Kogoś, kto prawdopodobnie przeszedł już przez taką zmianę i wie, o czym będziesz do tej osoby mówić i o co Ci będzie chodziło. I nawet jeszcze patrzę tutaj, jeżeli chodzi o zmianę pracy, to też jest taka pewna zmiana, nie tylko takich naszych przekonań, ale też przejście z jednego do drugiego, ze starego do nowego, czyli z czegoś, co myślałam, że jest dla mnie dobre, do czegoś, co tak naprawdę jest dla mnie dobre. I to też nie jest łatwe, bo też wymaga dużo odwagi, takiej determinacji, wiary w siebie. Więc tutaj tak samo, takie jakieś wątpienia, może nie do końca takie poczucie pewności siebie mogą być tutaj wyzwaniem dla Ciebie, a z kolei właśnie jakaś osoba, która wierzy w Ciebie bardziej niż Ty sam, niż Ty sama, będzie bardzo pomocna. Dobra, zobaczmy jeszcze parę kart. Jakie uczucia, jakie emocje będą się pojawiać w tym miesiącu? Mamy kartę wstyd. I karta obawa. To zdecydowanie, tak jak mówię, że to będzie wyzwaniem, że jeszcze mogą być, jakby nie do końca będziesz czuć się pewnie z tymi zmianami, nie do końca będziesz czuć się pewnie wychodząc, czy to ze starej pracy do nowej, czy z jakichś właśnie takich schematów, przekonań na swój temat do tego, co nowe, to obawa to zdecydowanie. Wstyd się może pojawić wtedy, kiedy kiedy nie jesteś do końca pewna tego, co robisz. To wtedy się czasami wstydzimy, tak co inni powiedzą na ten temat, że może ja się tutaj wygłupiam z jakimiś zmianami, jakieś zmiana światopoglądu w ogóle dla niektórych to jest jakiś absurd, więc jeżeli jeszcze nie jestem pewna siebie, nie jestem pewna w tym, co robię, dokąd dążę, co chcę w sobie zmienić, to zdecydowanie może się tutaj pojawić wstyd, także zwłaszcza jeżeli rozmawiasz z osobami, które się nie zajmują rozwojem osobistym w żaden sposób, to możesz się wstydzić, obawiać, że taka osoba, czy takie osoby będą Cię oceniać. Okej, co mamy dalej? Nienawiść, podniecenie i zgoda.
Tutaj jeszcze zerknęłam, przerażenie, to tak jak ta obawa, to dla niektórych z Was może być jeszcze bardziej przerażające to wszystko, jeżeli, zwłaszcza jeżeli do tej pory nie zajmowaliście się niczym takim, jakby pracą ze sobą, zmianą jakiegoś światopoglądu w jakikolwiek sposób. Z kolei patrząc tutaj na te dwie karty, nienawiść rzadko czuję jak nienawiść, bardziej jako taką chęć właśnie złapania, wyciśnięcia soków z życia, plus to podniecenie to czuję jako te dwie karty, które tutaj mamy, królową buław i as buław, które są właśnie takie pełne pasji. To zdecydowanie, jak znajdziesz tą ścieżkę, którą chcesz iść, jak znajdziesz tą pasję, to co tak bardzo Cię fascynuje, czy to w Twojej karierze, czy ogólnie może jeszcze w jakiejś innej sferze życia, to zdecydowanie mamy tutaj razem z kartą podniecenie, podpasuje. I ta karta zgoda, to tutaj czuję znalezienie właśnie jakiegoś mentora, kogoś, kto będzie Cię wspierał w tej drodze. I bez względu na to, tak jak mówiłam, czy to będzie kanał na YouTubie, jakaś osoba na Instagramie, kogo będziesz tam sobie obserwować, książka, która Cię zafascynuje, tak, gdzie jakiś ktoś, jakiś autorytet, jakiś mentor się pojawi dla Ciebie, czy jakaś osoba, którą poznasz, może okaże się, że szef jest dużo bardziej wspierający i wyrozumiały, tak, i wspiera Cię tutaj w tej zmianie kariery, czy rozwoju, czy może w nowej firmie będzie ktoś, kto będzie bardziej nastawiony na rozwój niż do tej pory, czy może jakiś właśnie znajomy się okaże dużo bardziej pomocny, tak jak mówiłam, jak ten król monet i będzie Cię wspierać. Okej, dobrze, na tym tutaj w takim razie skończę. Pamiętaj, żeby zasubskrybować mój kanał. W ten sposób nie ominą Cię żadne czytania, które publikuję. A na dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że to czytanie było dla Was pomocne. I do usłyszenia niedługo.